Cześć, tu Ernest! Nowy wehikuł czasu i generator wyrwy już został uruchomiony. Od kilku godzin w Megamarkecie urządzenie przybysza wystrzeliwuje promień światła prosto do nieba. Tak samo jak to było w wykrzywionych wieżach na niebie, nad Megamarketem utworzyła się kolejna gałąź wyrwy. Jest to część tej samej wyrwy, która powstała w czwartym sezonie. Gdzieś na mapie powstaną jeszcze dwa takie same urządzenia. Na niebie brakuje jeszcze tej oto gałęzi. A na mapie dzisiaj mamy już dwie różne gałęzie. Razem są trzy różne gałęzie. Poza tą trzecią gałęzią brakuje jeszcze głównej szczeliny. Mi się wydaje, że ta główna szczelina powstanie w okolicach stęchłego składu. W końcu to tutaj trwa budowa kolejnej dokładnie takiej samej maszyny. Naturalnie zostanie ona rozłożona gdzieś indziej. Raczej nie wystrzelał wyrwy w dach. Trzecia gałąź za to może powstać w słonych strzechach. Zobaczcie sami. Jeśli nałożymy oryginalną wyrwę odpowiednio na dzisiejszą mapę, to wygląda na to, że trzecia gałąź może powstać właśnie w słonych strzechach i może potwierdzi się to, co pokazałem wam kilka dni temu. Mam to na myśli słone strzechy zamieniające się w wodę. Co do samego marketu, to ja mam nadzieję, że wróci stara sklepowa sedyba. Dla tych, co nie wiedzą, to sklepowa sedyba została zniszczona przez wulkan pod koniec sezonu 8, ale przed tym wydarzeniem to była bardzo fajna miejscówka. Nie jestem fanem Mega Marketu i cieszę się, że wkrótce się zmieni. Jeśli stara sklepowa sedyba miałaby wrócić, to nie wróci taka sama. Z przykładu stęchłego składu już wiemy, że wszystko, co wraca na mapę z punktu zerowego, jest trochę inne niż było na początku. Dlatego możemy spodziewać się kilku ciekawych zmian w sklepowej sedybie. Już w tym tygodniu wchodzi nowa aktualizacja, więc po najbliższej zmianie sklepu lub jutro po południu otrzymamy wiadomość o nowym przedmiocie, który wejdzie do gry. Może to będą breloki? Poza tym w tym filmiku chciałem się z wami podzielić fajnym trikiem, który poznałem u Cyniksa. Możecie pamiętać, że kilka tygodni temu pokazałem wam sposób na mieszanie skinów w lobby, ale został odkryty o wiele łatwiejszy i działający sposób na to. Dzięki temu, co zaraz wam pokażę, będziecie mogli zdejmować maski swoim skinom, a czasami nawet mieszać skiny. Okej, krok po kroku. Jeśli chcecie zdjąć maskę swojemu skinowi, to najpierw w swojej szafce musicie dodać do ulubionych skina, który ma styl bez maski. Jak na przykład ten astronauta, któremu można zdjąć hełm. Teraz wybierzcie skina, któremu chcecie zdjąć maskę. Ja wybiorę dla przykładu Asa Przestworzy. Także dodajcie go do ulubionych. Aby zdjąć maskę waszemu drugiemu skinowi, wybierzcie pole bez skina. Następnie wybierzcie opcję losowego skina. A teraz wróćcie się do szafki, usuńcie skina, któremu chcecie zdjąć maskę z ulubionych i ponownie wybierzcie pole losowego skina. Tada! Oto Ash Przestworzy bez maski, ale gracze Ratowania Świata pewnie już o tym wiedzieli. Teraz pora na Łybę. Łyba bez swojej czapencji wygląda tak. Tak za to wygląda pani misia. Bez swojej różowej głowy misia. Niestety to nie działa ze wszystkimi skinami. Ważne jest to, abyście sami potestowali skiny, które posiadacie. To kwestia loterii. A oto kilka innych kombinacji skinów, które udało mi się zrobić tym trikiem. Zobaczcie sami. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.